Ta inwestycja oczywiście jako obwodnica jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia jakości życia, ochrony środowiska, ale też z punktu widzenia gospodarczego. Otwiera nowe tereny inwestycyjne, otwiera nowe tereny do budownictwa mieszkaniowego. Myślę, że wszyscy na nią rzeczywiście bardzo długo czekali. Ja chcę powiedzieć, że to nie koniec, prawda, bo za chwilę będziemy uruchamiali budowę drogi z mostu do Piątkowca. Myślę, że dopiero wtedy jak gdyby zobaczymy, jak można będzie szybko i sprawnie i dotrzeć do Mielca, i wyjechać z Mielca, dotrzeć do autostrady, nie tylko do Nemicy, ale także do Lisiej Góry. Bardzo się cieszę, dziękuję wykonawcom, dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Z punktu widzenia inwestora ta obwodnica nie była zadaniem specjalnie skomplikowanym. Tutaj idziemy po terenie praktycznie płaskim, praktycznie w dobrych gruntach i stosunkowo sprawnie została zrealizowana. Jak weszliśmy na etap robót budowlanych, w ciągu 12 miesięcy całość od wbicia łopaty przysłowiowego do zakończenia realizacji zostało zamknięte. Warto podkreślić, że takich miasteczek, które w obecnej perspektywie finansowej otrzymują obwodnicę, czyli zabieramy z centrów tych miejscowości ruch drogowy, będzie w sumie 15, także jest to spora liczba jak na tak krótki okres czasu. Radomyśl jest jednym z tych miast, przez które przejeżdżały potoki samochodów. Jedne z najwyższych w naszym województwie. Tutaj mamy natężenie ruchu na poziomie 9-10 tysięcy pojazdów na dobę. Po 20 paru latach udało się i wielka satysfakcja, wielka radość. Pewnie dla społeczeństwa, ale dla mnie osobiście też. No to nowa droga, 3 kilometry, to jest impuls dla rozwoju i już to widzimy. Ta obwodnica przyczyni się do tego, że Radomyśl będzie się rozwijał i będzie oddziaływał szeroko. Naszym zadaniem jako firmy wykonawczej jest staranie się o to, że jeżeli podpisujemy umowy, to staramy się ich dotrzymywać. Ta inwestycja faktycznie udało się ją w końcu zrealizować. To jest 3-kilometrowy odcinek drogi, który niewątpliwie odciąży miasto Radomyśl Wielki. Niestety ten rok dla mnie osobiście i dla naszej firmy był szczególnie tragiczny, ponieważ w styczniu zmarł mój ojciec, wieloletni prezes firmy MPDIM. Potem rozpoczęła się pandemia i jako firma borykamy się z różnymi trudnościami. Mamy nadzieję, że ta inwestycja wszystkim się mieszkańcom okolicznym spodoba, że będziemy w przyszłości startować na kolejne tego typu inwestycje. Ta inwestycja cieszy mnie jako i mieszkankę, i radną szczególnie. Dlaczego? Ponieważ otwiera ona nowe perspektywy. Nie tylko dla samej gminy Radomyśl Wielki, ale również dla powiatu mieleckiego i dla regionu. Ta droga jest drogą bezpieczną, omijającą rynek radomyski, gdzie ciągle dochodziło do różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji. To wielkie święta dla Podkarpacia, ponieważ jeżeli takie obwodnice powstają, to znaczy, że będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również i ochrony środowiska. Ale tu wielkie podziękowanie dla pana marszałka Władysława Ortyla i dla całego zarządu i dla sejmiku, że podejmują te działania, które poprawiają bezpieczeństwo, jak również będą mogły tutaj powstawać przy tych obwodnicach nowe firmy, nowe działalności, także wielkie sprawy dla całego województwa.